Cześć! Paula wzięła dzień wolny w szkole, żeby douczyć się już tych umiejętności motorycznych i spełnić aspiracje. I jak to będzie już zrobione, to jedziemy do dżungli. Także szybko, szybko, szybko. Okej. Myślę, że nowej nie będę jej wybierać, bo i tak jej nie spełnię, więc niech po prostu będzie święty spokój. Dobra, Arek się kąpie, bo to Arka będziemy zabierać ze sobą. I Vivana. I jeśli się dziwicie, że kolejny raz dom nie jest przemeblowany, to jest umyślnie tym razem zrobione, tym razem nie zapomniałam. A wygląda to tak, że przecież... Aruś, no co to za spoilery, no... Tak, to jest Arka strój do Sylwadorady. I ta rzecz z przemeblowaniem wygląda tak, że obaj Arek i Vivan są schludni, więc pewnie nie chcieliby tutaj być w tym bałaganie całym z przemeblowania. No wiecie, jak to jest z przemeblowaniem, no nie? Straszny jest bałagan, przynajmniej przez 2 dni. Więc pojadą sobie do dżungli i jak wrócą, to będzie już wszystko zrobione i super. Dodatkowo Vivan jeszcze ma te wszystkie kwestie z nieangażowaniem się i jest ciągle spięty, więc może przydadzą mu się wakacje. O, Vivan też ma swój wspaniały strój. No tak, zbliżycie się do siebie bardzo na tych wakacjach. Ojej, Paula, ty co robisz temu psu? Ojej. I w sumie to mogłabyś pójść do szkoły, ale wolałam dać jej dzień wolny, żeby się nie spóźniała jakoś bardzo. Zdążyłaby pewnie w miarę do jakiejś 9 wyrobić się z tą aspiracją, ale niech ma dzień wolny, niech to coś porobi. Dobra, Arek już wziął dzień wolny, Vivan też... Nie, Vivan to ma dzień wolny w ogóle dzisiaj i będzie musiał brać kolejne. Na szczęście mają obaj wystarczająco dużo. Myślę, że na 2 albo na 3 dni pojedziemy i będziemy sobie... Boże, znowu ten ekspres, no nie wytrzymam. I zobaczymy, co tam słychać w Sylwadoradzie. O co tam chodzi. No dobra, już są gotowi? To mi się siku trochę chce. Boże, ciągle coś chcą. I się nie najadł chyba tym tortem, ale trudno. Jakieś super przysmaki będzie sobie jadł w dżungli. No dobrze, no to w takim razie... Jezu, a ty co? Niezręczne spotkanie. Niezręczne towarzysko, co? A ty tej zupy jeszcze nie zjadłeś? Dobra, jak zjesz, to ten. To jedziemy. Tylko ty i Arek. Najlepiej jest chyba mieszkać w miarę blisko dżungli, ale w sumie i tak pewnie wszystko będziemy chcieli tutaj zobaczyć. Przede wszystkim, żeby nie było jakoś... Chociaż akurat cena to nie musi być jakaś super mała, bo no nie mają kasy, więc... tutaj jest 8 sypialni, okej. To jest chyba jakiś taki hostel czy coś. Romantyczna aura, no to mi się raczej nie przyda. Wstrętne pełzaki, o fajnie. 3 sypialnie, 1 sypialnia. Chociaż no w sumie Arkowi mogłaby się przydać romantyczna aura. Może by jakąś laseczkę poznał sobie tutaj. Cisza i spokój, no co, fajnie. I to jest jedyny dom, który ma 2 sypialnie, czyli tak w sam raz. No dobra, to weźmiemy sobie ten. I na 3 dni chyba, tylko nie wiem, czy to są 3 dni, czy 3 noce? W sensie... no to ma dość duże znaczenie, no bo mogą być 3 dni i 2 noce, a mogą być 3 noce, czyli w zasadzie 4 dni. Więc no zobaczymy. Najwyżej przecież zawsze możemy wcześniej wyjść, a jak było z Bratomirem i Morgan? Oni musieli wcześniej wrócić z wakacji, bo Morgan zaczęła rodzić, więc można. A potem wszyscy sobie postanowili umrzeć, jak wrócili do domu. W sensie starzy. Witaj w dżungli, Vivan. W ramach wynajmu do twojego wyposażenia dodano kilka obiektów. O Boże, tak, wszystko naraz. O, Cornelia. Jak ona ma? Klementyna ma na imię, tak? Boże. Teraz nic nie widzę. Dodano kilka obiektów przydatnych w poszukiwaniu przygód. Jeśli planujesz się wybrać do dżungli... O Boże. Belomisia? Zajrzyj na targ... w Puerto Liamante i kup resztę wyposażenia. Dobrze, to już wiem. Widziałam u szynszyli. Witaj, kontaktuję się z tobą w imieniu firmy Gipki niczym Gibon, by zaoferować darmową próbkę naszego najnowszego produktu, słuchawek Hicior. Jeśli zechcesz kupić więcej egzemplarzy, złóż zamówienie za pomocą komputera. Oferujemy również bieżnie... coś tam z telewizorem. Serdecznie pozdrawiamy. Okej. Okay.
No dobra, wezmę. Czemu nie? Uuu, jakie tutaj dźwięki są fajne. Taki zielono w ogóle. No akurat z tą zielenią to się bardzo postarali, bo to wygląda tak fajnie, egzotycznie, tak inaczej. A ten już coś tam żre. Dobra, przyjrzyjmy się temu domkowi. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że frontowe drzwi mi przeszkadzają i chyba zrobię to tak. Aha, tutaj jest... Wiwan. Tutaj jest jedna sypialnia, tutaj jest druga. Myślę, że Arek by wolał mieć sypialnię tam na samej górze. Zresztą bardziej mi kolorystycznie pasuje do Arka ta na górze też, jakoś tak dziwnie. Ogólnie szanuję kolory, żółć pomieszana z turkusem ciągle. Tak, to jest dobry dom, dobrze wybrałam. I jeszcze basenik mamy. Kurde, żyć nie umierać, panie. A, tutaj jest taka kuchnia, o i radio. Co z tymi słuchawkami? O co z tymi słuchawkami chodzi? O, muzyki barokowej może słuchać. Ej, no spoko. Jak w dwójeczce. A właściwie to pokaż mi, jak to wygląda. Weź sobie posłuchaj na przykład... no tej barokowej chociażby. Czy ty robisz jakieś ruchy, czy po prostu masz nutki wokół siebie? A to słychać. No spoko. Nawet w miarę w rytmie się buja. Mnie to pasuje. Ulala. No dobra, może nie siedźmy w domu, tylko chodźmy gdzieś coś zobaczyć. Vivan se pływa. Vivan, ubierz się w swoje dżunglowe ciuchy z powrotem, a nie w kąpielówkach, będziesz łaził wszędzie teraz. I idziemy sobie coś zwiedzić, coś odkryć, coś ten... Ahoj, przygodo! A tutaj mieszka duch? Bo lubi naturalne światło? Tu też mieszka duch? Nie, to chyba po prostu tak portret dziwnie wygląda, a nie że duch. O, tutaj jest jakiś ten, jakiś... Boże, bar z sokami czy coś. Muzeum tutaj mamy. I jakiś lasek i jakieś takie coś. W sensie te znaki zapytania to są różne rzeczy, które można odkryć, tak? Może to muzeum na jutro sobie zostawmy, a chodźmy do tego lasu. A, no to jest właśnie to Belomisi, nie wiem, park narodowy, wow. O kurka. Ja powiem wam, że mimo, że sprzęt mam całkiem decent, to jednak przycina mi się trochę tutaj przez te widoczki i w ogóle. Troszeczkę mi klatkuje, ale może jakoś to przeżyjemy. Co tu można robić? Powiedzcie mi, co tu można robić. To mi się trochę kojarzy z... Aha, od razu tu podeszliście, żeby mi pokazać, że tutaj coś można robić. To mi się kojarzy bardzo z tymi Castaway Stories do dwójki, znaczy, no, to jest osobna gra, ale na silniku dwójki. Jak to? Historie z Bezludnej Wyspy, których nie nagram. Tyle ludzi mnie już o to pytało, aż musiałam to w faku po prostu... Co to za samolot był? Umieścić, bo za dużo było pytań o to. Także zajrzyjcie w opis, jeśli chcecie wiedzieć. Jakie słoneczko, ten teges. A, ja w sumie to powinnam zrobić jakiś fajny tutaj ten, jakiś fajny widoczek do miniatury. Fajnie by było tutaj sobie ciachnąć. Ojej, jakie tutaj tego. Jakieś takie tło fajne. Właściwie tutaj to my powinniśmy iść zaraz. Dobra, to sobie wezmę coś i... O kurcze. A ty nie możesz tego przekopywać razem z nim, czy możesz? Aruś, bądź pomocnym synem. A, to tylko jakieś czaszki się dostaje. I nie mogli obaj naraz przekopywać. Niezweryfikowana omiskańska czaszka. Środek na pająki. O, świetnie. Po prostu cudownie. Dobra, idźcie sobie... Gdzie to jest? Tutaj. A to jest kibel? Okej. Idźcie sobie tu. Utoruj drogę rękami, utoruj drogę maczetą. A ty masz maczetę? No to nie, no zdecydowanie maczetą. Co to w ogóle za wybór? Po co ten wybór? Robale wszędzie oczywiście. Ciach. Ciach, ciach, ciach.
jakaś muzyczka, ale otwarte z... O! Okej. Okay. Ale to... Ale że co? Że to jest tylko taka królicza nora i to jest tyle? I pewnie tylko jakieś... Właśnie. Jakieś takie rzeczy będą mi się pojawiać. Podczas spaceru Vivan obserwuje przylatujące między drzewami ptaki. Nagle nieomal potyka się o dziwnie wyglądające jajo. Wtedy zauważa wyraźnie wygłodniałe ptaszysko, przyglądające się żarłocznie. Co Sim powinien zrobić? Pitoszek jakiś cię tutaj chce zjeść. Spróbuj odstraszyć pitoszka. Pilnie obserwuj jajo. Jak będziesz pilnie obserwować jajo, to ten pitoszek na pewno się tam zgarnie i będzie po tobie. Ale jak będziesz próbował odstraszyć, to też może mieć takie średnie skutki. Może jednak lepiej obserwuj to jajo. Wyższy poziom wiedzy archeologicznej zapewnia lepsze rezultaty. Okej. Okay. O, można spryskać ptaka po kupieniu czegoś na targu. No, przydałoby się może najpierw jednak pójść na targ, ale dobra. Obserwuj jajo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Vivan z trudem przypomina sobie legendę o istocie zrodzonej z dziwacznego jaja. Stara się spojrzeć na nie naukowo, ale zamiast tego zapada w sen. Po przebudzeniu odkrywa, że wokół nie ma ani jaja, ani istoty, ani ptaka. Vivan czuje się sobą lekko rozczarowany. Oto przegapił potencjalnie przełomowy moment w historii nauki. Super. O, no dobra, to może idźmy na ten targ rzeczywiście najpierw. Ojej. Arek, patrz, jaka ładna pani. Tylko, że młoda dorosła niestety. Alejandra, Alejandra. No tak, Vivan już się zainteresował panią Alejandrą. Ech, ja ci zaraz sprawię handrę, uważaj. A co tu lata? Jezus Maria. A nie, to papuga jest, Boże, myślałam, że to taki robal. Fajna. Ale nie można mieć papugi. Oczywiście. Bardzo majestatyczna. Chce mi ktoś coś sprzedać? Kup zapasy odkrywcy, no. O to mi panie chodziło. No nie idź pan nigdzie. Gdzie pan idziesz? Ja dopiero co znalazłam, o co tu chodzi i gdzie mam to kupować, a ten sobie gdzieś idzie. No ja nie wiem. A, on idzie do Vivana, okej. Okay. To się nazywa profesjonalna obsługa. O matko, a skąd ja mam wiedzieć, co mi się tu... Kuweta? Skąd ja mam wiedzieć, co mi się tu przyda? Książka o archeologii, namiot. Ale tutaj nie ma żadnych takich tych... Jakichś spryskiwaczy i różnych takich rzeczy. To są wszystkie rzeczy, które ja w trybie kupowania normalnie mogę znaleźć. Zapasy zmieniają się kilka razy w ciągu dnia. No to jest bardzo ciekawe. No dobra, to może iście do tego muzeum? Muzeum archeologiczne Alam. Wcale nie anagram od Lama. I znowu ładna pani tu jest. Ona nas prześladuje. O! A coś to robi? Nie maluj teraz. Nie. Nie ma nawet żadnego powiadomienia? No dobrze. Coś tu jest ciekawego w tym muzeum w ogóle? Niespecjalnie. Naprawdę niespecjalnie. A coś tu jest tajemniczego w tym muzeum? Też niespecjalnie chyba. Dobra, gdzie my tu możemy iść coś eksplorować? To teraz w nocy to właśnie najfajniej. Z tej strony to raczej nic, więc najlepiej będzie wrócić do domu i stamtąd ruszyć w tamtą stronę. Okej. Okay. Tu się coś ciekawego znajdzie? Pewnie nie. Dobra, idziemy na dżunglę, a nie. Z której to strony się powinno iść? O, tutaj jest ten most taki, ale tu... A, można tu iść. No i fajnie. Drzewo awokado. O kurde, ej, musimy zebrać plon tego. Podoba mi się. Koło bananowca sobie posadzimy. Bardzo ładnie. Nastrojowy szum. No nieźle. Ehe, I see what you did there.
nastrojowy szum i jakimś dziwnym przypadkiem tutaj na środku betonu chodnika jest krzak, w którym można robić barabara. No przedziwne. Dobra, teraz Arek sobie tutaj kopie. Wcześniej nie miał okazji. A Vivan idzie tam ciąć. I pewnie znowu będzie jakiś fail, od którego będzie smutny przez kilka godzin, ale trudno. O! Vivan spaceruje przez dżunglę, gdy nagle do jego uszu dochodzi dziwny szelest. Spogląda w górę i zauważa nad sobą całe stado leniwców, które przyglądają mu się nieufnie. Nice. Czy Vivan powinien wybrać inną drogę, czy zdecydować się na spacer wśród leniwców? No zdecydowanie z leniwcami, łaś. Vivan jest przekonany, że leniwce nie uznają go za zagrożenie i śmiało wchodzi między stado. Zaciekawione obecnością gościa zwierzęta towarzyszą mu, przeskakując z drzewa na drzewo. A podczas spaceru między leniwcami Vivan spostrzega na ziemi relikt. Świetnie. O Boże. Normalnie nietoperze. Aha, i teraz możemy przejść dalej. Dopóki nie uśniesz mi tutaj na stojąco. Jak w Simsach jedynce. Dobra, wiesz co, Arek, ty to masz już taki humor, że może wróć do domu. A Vivan tutaj jeszcze coś poeksploruje. Damy radę. O Boże. Okazuje się, że Vivan ma nieproszonych gości. Pająki. O Boże, nie, co? Boże, ja bym tak umarła, że po prostu nie da się bardziej umrzeć, niż ja bym umarła wtedy w takiej sytuacji. Aż muszę zrobić piękne zdjęcie. No, ja bym w rzeczywistości w życiu nie pojechała do takiej dżungli właśnie dlatego. O Jezu, ohydztwo, fu, o Boże, nie, będzie mi się to śniło. No i co tam będzie? Jakie zwierzątka tym razem? O, jest szczęśliwy od leniwców. Oho, jaguar nad jeziorem. Podczas spaceru przez dżunglę Vivan natyka się na jaguara, który najwyraźniej przyczaił się na coś przy brzegu jeziora. Ale mnie to na zdjęciu tutaj wygląda, czy na obrazku wygląda bardziej jak jakiś goryl, ale okej. Co z nim powinien teraz zrobić? Odejść czy sprawdzić, co knuje jaguar? No jaguar to jest raczej, o ile leniwce nie są chyba jakieś bardzo niebezpieczne, to jaguar pewnie jest, więc ja bym się wycofała. Polujący jaguar to zbyt przerażający widok. Zdenerwowany Vivan postanawia się niezwłocznie oddalić. Jest tak przejęty obserwowaniem drapieżnika, że nawet nie zauważa, kiedy wchodzi do jaskini. Wokół jest pełno nietoperzy, a ich obecność to nic przyjemnego. A, okej. Okay. Znowu nietoperze. No fajnie. I co? Aha, i wszedłeś dalej, tak? Do jaskini. Czy co? No, powiem ci, że jak tutaj będziesz kopał, to może coś cennego znajdziesz, więc zobaczymy. A co tutaj jeszcze jest? O, łowić tutaj można i pewnie... Kurde, aligator! Forfeiter! Zamierzam dać mu kurczaka. Get him out! O kurde, ale mam spotkanie trzeciego stopnia teraz z forfeiterem. Skobaniec! Ale sobie pływa. Jest. Tak mega mnie uspokaja przez to patrzenie na tego aligatora, czy krokodyla, nie odróżniam. I tak sobie patrzenie, jak on sobie pływa, tak powolutku i tak chilluje i w ogóle piękne to jest. A Vivan śpi. Też postanowił wychillować. A ty wykopałeś tam coś, ty krzaku jeden? O, no, jakieś całkiem nieźle cenne rzeczy. Dobra, Vivan. Wiesz co, ty się trochę tu prześpi. Tu się raczej nic nie będzie działo, ale ty się trochę tu prześpi, bo do domu byś pewnie nie doszedł, więc ten... Chwilę ci tutaj dam, a tamten zamiast... Co, jakie czekaj w kolej... Arek! Co ty robisz? Przecież ty masz w domu łazienkę, nawet dwie! Najadł się, ale siku to już nie ma komu, tak? Dobra. A, w sumie już się prawie zdrzemnąłeś. No właśnie, to teraz idź do domu. No i skończyło się bieganie.
Zaraz, Amanda nie żyje? I dowiedziałam się o tym z SMS-a od Amandy, bo chce się wyrwać z domu. Nie. No bardzo mi przykro, że nie żyjesz, Amando, ale... Ale nie. Ale ja teraz śpię, okej? Dobra. Pod prawie każdym filmem ktoś mnie prosi o pokazanie drzewa genealogicznego, więc to jest kolejna okazja, żeby... To jest kolejny odcinek, o którym będę wam mówić, że już w nim pokazywałam, więc... Dobra, Dorota jeszcze żyje. Okej. No, ostatnia strojaczek nam została. No niestety. Może byśmy ją odwiedzili, zanim umrze? Chociaż pewnie umrze, zanim oni wrócą z wakacji. No trudno. Najwyżej jej dzieci odwiedzimy. Dobrze by było w następnym odcinku rzeczywiście zrobić sobie takie family reunion. Tak sobie odwiedzić te dzieci, ciotek i w ogóle. No dobrze. Co tam pobierają już? O, ktoś skomentował Genię. Jezu, ile komentarzy Genia ma? Nawet nie widziałam. Genia, ożeń się ze mną. A, też bym chciała. Znaczy, w sensie ożeni się z Genią. Ojej. Dobra, Arek jest bardzo samotny, a Vivan śpi, więc z ojcem sobie nie pogada, więc niech zje jakieś śniadanie sobie i pójdzie sobie na miasto z kimś pogadać. Z jakimiś lokalsami po prostu, nic zobowiązującego, po prostu żeby sobie troszeczkę towarzystwo podtegować. No cudniejszej piżamy niż Arka piżama to nie mogło być. Zwłaszcza teraz jak usiadł i się totalnie zdeformowała. No tak, wiem, nie kop dywanu. No dobra, weszłam do tego baru i to jakiś pan pięknie tańczy. Porozmawiajmy z panem, który pięknie tańczy. Uuu, a co to za... Fioletowe włosy, chciałam powiedzieć. Nie, to Marlena pociecha. A ten się przebrał nagle, o co mu chodzi? Czy mi się coś wydaje? Wydaje mi się, że inaczej był ubrany przed chwilą. Nie, może ja mam jakieś schizy. Dobra, weź się troszkę tutaj socjalizuj, żebyś mi już nie smutał. Trajkocz o ulubionym zespole. Ale muza. Tu kolejny pan pięknie tańczy. Jak on pięknie chodzi, no sama gracja po prostu ten pan. No i jesteś skazany na panią w turbanie chyba jednak. Albo tego drugiego. Dobra, z brodaczem jeszcze pogadaj, ale już jest całkiem nieźle. Uuu, Tajek tańczy. Ale animacje zrobili. Prawie jak z modu na twerkowanie. No mod na twerkowanie jak nic. A ty możesz też tańczyć te fajne rzeczy latynoskie? Czy będziesz tańczył jak normalny sim? Boże, już jest 15. A on dopiero teraz towarzystwo sobie wypełnił. O mój Boże. Nie, obaj tańczycie normalnie. Dobra, wracaj do domu, idź po ojca. I idźcie odwiedzić aligatora z powrotem. Oni w ogóle mieszkają obok jakiegoś kanionu, czy jak to nazwać? To jest rzeka i to jest taki wielki klif. Mega. Którędy wy wczoraj szliście? Bo ja nie pamiętam. Gdzie jest ten most? A tam jest ten most. Okej, to tutaj musicie iść. Gdzie ten szwagier? Aha, bo to trzeba przejść. Dobra, to przejdź z Arkiem. Chwilę to zajmie, ale ja poczekam. A ten most się nawet nie bujnie. Nierealistyczne. Arek? Ty już nie masz książki w ręku. To dlaczego udajesz, że masz? Tak się zaczytałeś, że aż dostałeś jakiegoś ultra skurczu. Jest szwagier. Pływa cały czas tak, jak pływał. Gdzie tutaj się łowi? Zaraz, zaraz. Ja tu widziałam znak. O, właśnie. Czy któryś z was w ogóle umie łowić? Może Vivan niech sobie połowi, a Arek niech zrobi coś innego, bo Arek... spadaj tam. Arek nie miał okazji na razie za bardzo robić żadnych takich typowo przygodowych rzeczy. Coś tam sobie kopał, ale nic nie rozcinał, nigdzie nie przechodził przez żadne bramy, więc dajmy mu szansę. Czy tutaj jeszcze jest jakieś przejście w ogóle? Wydawało mi się, że za szwagrem jeszcze było coś. Aha, dobra, tutaj jest to.
A to można wejść? Czy to też jest tylko taka atrapka? Jak większość rzeczy w tej grze. Atrapka. Okej. No lekcje będziesz odrabiał teraz, co ty jesteś, Ethan Bunch? Byś frajera robił z siebie. Pitoszki. Czy to są kolibry jakieś? Takie wielkie? No, może po prostu kwestia zbliżenia. Ale fajne. A to co? Otwórz skrzynkę skarbów. Serio, tak sobie po prostu na wierzchu stoi skrzynka skarbów. Trzeba było tylko kilka gałęzi przeciąć maczetą i ma się skarb. Może to będzie maść na skurcz. Arkadiusz znalazł w skrzyni skarbów niesamowite obiekty i otrzymał okej. Błogosławieństwo od omiskańskich bogów. Jego wyposażenie powiększyło się o pewien artefakt i element ekwipunku odkrywcy. Pewnym artefaktem jest to, że zostało szkieletem? No fajnie. Błogosławieństwo sprawiło, że Arkadiusz stał się szkieletem. No rzeczywiście, ogromne zaskoczenie, że coś takiego jest w tej grze. Nie na długo jednak. W tym czasie powinien odrabiać lekcje. Zastanowić się dwa razy, zanim cokolwiek zje. Brak narządów wewnętrznych może utrudnić trawienie. Ale mega. Arek kościej. A skurcz jak był, tak jest, więc to nie mógł być skurcz mięśni, bo teraz nie ma mięśni, więc maść na skurcz tutaj by nic nie dała. O, i ma wszystkie potrzeby teraz wypełnione. To on może dalej sobie może dalej sobie tutaj eksplorować. No dobrze. Czyli rozumiem, że tutaj nie można już dalej przejść. Że to była ostatnia rzecz, jaką można tutaj odkryć. A na ile ty zostałeś tym szkieletem? Na 12 godzin, no nieźle. Byś tak do szkoły poszedł, to dopiero by było. Co to, Halloween? Dobra, to też możesz chwilę połowić. A jak Vivan się zmęczy, to niech może on idzie do domu, stary dziad, zmęczony. A Arek pójdzie sobie jakieś inne rzeczy porobić. O, może jak będziesz wędkował, to ci się ta ręka wreszcie ten ogarnie, nie? Nie możesz? Co ty? Okej. No, zamierzasz kiedyś? Wygląda na to, że Vivan ma za mało umiejętności. No, mogłoby tak być. Bratomir by się przydał. Albo chociaż Mateusz, on też trochę łowić umiał. Dobra, wiesz co, Vivan, ty w sumie możesz iść do domu. Nie śpi w krzaku, tylko iść do domu po prostu. A ty przestań te lekcje odrabiać, no. Możesz iść na te ryby? Albo możesz tam wejść i ze szwagrem się pobawić? Aha, nie możesz łowić, bo ci się ręka zacięła. Okej. To idziemy gdzie indziej. Pięknie na tym portrecie wygląda jako szkielet. No nie powiem. Ten uśmieszek. Cudo. No tak. To się zdecydowanie sprzeda na Instagramie. Intryguje mnie to, że szkielety mają mimikę twarzy. I on normalnie rusza brwiami i w ogóle unosi brwi. Jako szkielet. To ma sens. Dobra, przejdź przez tego naszego pierwszego fejla z jajem. I tak po prostu przeszedł? Co ty? O Boże, głupek. W sumie chyba też bym tak robiła, ale cicho. Okej, okay. To teraz trzeba pociąć. A, ale ty nie masz maczety. Tylko Vivan ma maczetę. A, czekaj, może mogę ci przekazać? Mogę ci przekazać, no to fajnie. Co prawda jakoś bardzo by cię to nie zabolało teraz, jak jesteś szkieletem, jak rękami byś próbował, ale może jednak lepiej mimo wszystko maczetą, jak możesz. Zdecydowanie mniej roboty to będzie. Nikodem nagle sobie awansował na skrzypka symfonicznego. Okej. Nie mam nic przeciwko. Mamy więcej kasy, żeby... Arek... Żeby... Wydać w Selwadoradzie. Na jakieś pamiątki czy coś. O, ręka mu się odcięła. Teraz dopiero zauważyłam. Ta ręka, którą przed chwilą kręcił. To coś w tym musi być. Co mnie Alicja obchodzi, no? I dlaczego dostaję cztery powiadomienia o jednej rzeczy? Kapibary? O ja! W czasie wędrówki przez dżunglę Arkadiusz natrafia na małą grupkę kapibar wypoczywających przy stawie. Po chwili obserwacji dostrzega, że do jednej z nich zbliża się chmara pszczół. Kapibara wydaje się jednak nie zauważać nadciągającego niebezpieczeństwa. Co powinien zrobić Arkadiusz?
Poczekaj i zobacz, co się stanie. Odstrasz pszczoły. Nie wiem, czy odstraszanie pszczół to jest dobry pomysł. Ja bym poczekała. Może je zjedzą? Nie chcąc wystraszyć tych łagodnych stworzeń, Arkadiusz postanawia poczekać i zobaczyć, co się będzie działo dalej. Kapibara podchodzi do chmary pszczół, ale nie wydaje się nimi specjalnie przejęta. Ku swojemu przerażeniu Arkadiusz dostrzega, że pszczoły zmieniły kierunek i szykują się teraz do ataku na niego. Okej? Ej, ale pszczoły to... A w sumie teraz to co cię to? Co cię to teraz obchodzi, że pszczoły, jak ty jesteś szkieletem, nie masz nawet skóry, więc... niech żądlą! Na samym szczycie? Dotarcie do wysoko położonego punktu dżungli. Dobrze wiedzieć, że jesteśmy w takim punkcie teraz. O, jakiś samolot się tutaj rozbił. Znowu Castaway Stories. O, i znowu skarb. Czyżbyś znowu miał zostać szkieletem na 12 godzin? Odświeżyć i się być szkieletem o te parę godzin? No nie kręć głową teraz. Kręcenie głową nabrało nowego znaczenia dla Arka w tym momencie. Żółte światło to dobry znak. Arkadiusz znalazł w skrzyni skarbów niesamowite obiekty, bla bla. A, no tak, bo przecież on dostał obiekty, zapomniałam sprawdzić, co on dostał. Jakiś kwiat, niezweryfikowany omiskański wazon, czaszka. O! Piana gaśnicza? Okej, okay. Awokado to zebrałeś wcześniej, to nie ze skarbu. Ale szkieletem nie zostałeś na nowe 12 godzin, no nie. Okej. Okay. I tutaj dalej już nie można iść, tak? Tutaj jest znowu krzak. I tutaj już nie ma więcej rzeczy. Jakieś ruiny, do których oczywiście nie można wejść. Ciągle mi się kamera podnosi. Jest jakieś drzewo, ale też nic takiego. No tak. A tam co? Kto tam łazi? Wiman? A dlaczego ty tu Dlaczego ty idziesz do łazienki kilometry od domu? Przecież my jesteśmy w ogóle w innym miejscu teraz. Ja cię nie zabierałam ze sobą tutaj. Wiwan, do domu idź. Ty miałeś dziadzie odpocząć. Siku zrobić, spać pójść. Boże. No i w sumie Arek teraz nadal nie spadają mu potrzeby i mógłby jeszcze coś zbadać w sumie. Tylko czy tutaj jeszcze coś jest? Tutaj już poszłam. Tutaj też już byłam. Aha, jeszcze to. A jak tutaj się dostać w ogóle? Jak ja mam tutaj przejść przez tę wodę, przez tę rzekę? Ha. Czy ten pan się właśnie przestraszył szkieleta? No dobra, w sumie nie mogę powiedzieć, że ja bym się nie przestraszyła, więc... No i co? No i jak tu się dostać? Czy tu jest gdzieś jakieś tajemne przejście czy coś? Wadą moich gameplayów jest to, że ja lubię odkrywać rzeczy sama, po swojemu i najczęściej wychodzi na to, że w końcu ich nie odkrywam, bo jestem noobem. Chociaż jak na razie, jak na to, że to jednak ja i że to jest jednak moja rozgrywka, to jest całkiem owocnie, muszę wam powiedzieć. No fajnie, no tutaj trochę widać, jakby ta wyspa gdzieś tutaj miała być. Ale nie mam najmniejszego zupełnie pomysłu, jak tutaj się można ewentualnie dostać. Więc... Dobra. Uwaga, cheat. Cheater. Merta cheater. Jestem przy końcu mapy samym. Nie wiem, które to niby ma być ta wyspa. Po prostu nie mam pojęcia. A może to jest jakaś wyspa, która nagle wypływa sobie spod wody? Może to jest taka Atlantyda trochę, czy coś? I trzeba gdzieś jakiś wichajsterek po prostu pociągnąć i ona się pojawi znikąd. Zaraz, tutaj są dwie bramy, ja nawet nie zauważyłam. Jestem teraz pod naszym domem, bo jednak postanowiłam sprawdzić w necie, jak się dostać na tę wyspę, bo to by mi zajęło zdecydowanie za dużo czasu. I w którejś z bram gdzie indziej, nie wiem dokładnie w której, bo nie ogarniam. W ogóle bardzo mało informacji w internecie o tym jest, ale okej. I oczywiście szukałam po angielsku, a nadal było tego naprawdę mało. Nie pamiętam, przez którą my przechodziliśmy w ogóle już. Czy to tutaj był szwagier? Aaa, jesteśmy przy tym samolocie teraz. No i tutaj nie ma już dalej żadnej bramy.
No więc nie, trzeba się wrócić i przejść do tamtej. A może ta brama się dopiero pojawiła i jest skrótem, bo przecież, żeby do tego samolotu się dostać, to trzeba było przejść przez dwie albo trzy. Dobra, to przejdź tutaj. I teraz jesteśmy gdzie? No ja już tutaj byłam, tutaj były nietoperze chyba. To jest kurczę, labirynt jednak. Nie, no zaraz, teraz jesteśmy przy tym parku. Co? A tu jest jeszcze jakaś brama może? Jezu, pogubiłam się strasznie. To nie jest na mój umysł. No. To jest za dużo. Będę po prostu wchodzić we wszystkie bramy, jakie mamy dostępne. Przynajmniej nie ma ekranu ładowania, tylko od razu się przechodzi. To nie jest cięcie jak coś. Tak jak zazwyczaj. No dobra, no jesteśmy tu, ale tutaj to już przecież byliśmy. Tutaj był szwagier i. A czekaj, a tutaj to. To jakaś taka gałąź była przed chwilą. Ale to chyba tylko tak dla ozdoby. No. Trochę wygląda, jakby można było tam przejść, no ale niestety. Okej, okay, i teraz jesteśmy. Aha, i tutaj jest więcej tych bram, że ja nie zauważyłam wcześniej, że to jest zawsze więcej niż jedna brama, czy nie zawsze, ale często. A widzisz, tutaj na przykład jest jeszcze jakaś zupełnie nieodkryta przez nas. No to już, jazda. Jak dobrze, że on został tym szkieletem. A, to ten jaguar. Eliza, przecież my przeszliśmy przez tego jaguara już. Czyli to są losowo generowane pewnie po prostu te historyjki. Co ja wtedy brałam, żeby obserwować tego jaguara? Arkadiusz podchodzi bliżej i zauważa, że jaguar zaczaił się na rybę. O, to już co innego. Po chwili drapieżnik zanurza łapę w jeziorze i wyciąga rzadko spotykany okaz. Wtedy zupełnie niespodziewanie pojawia się chmura nietoperzy i spłoszony jaguar znika w gęstwinie, a Arkadiusz zabiera ze sobą jego zdobycz. Czy chcesz, by Arkadiusz wyruszył do świątyni? Ba, no pewnie. Ale bez Vivana, Vivan śpi. Vivan jest dziadem. No i teraz akurat jest ekran ładowania. Oszczędzę wam tego. Czyli to jednak nie jest atrapka. Znaczy, w sumie chyba jest, ale. Nadal, ale tutaj jest brama normalnie. I te bramy to rozumiem, że tak się respią po prostu co jakiś czas, tak się pojawiają znikąd, bo wcześniej ich nie było, a teraz nagle są. No dobrze, może tak być. Ale zaraz, to w środku coś jest. I tutaj można coś robić. Się nie dam oszukać. No właśnie, to jednak nie jest atrapka. No patrz, spróbuj przejść. No jesteś szkieletem, to w sumie ogięci niestraszny. Troszkę gdzieś się sparzą kostki, będzie śmierdziało, ale tak to w sumie spoko. I jeszcze możesz przejść przez bramę. No, jest tego o wiele więcej jednak niż myślałam. Bananowiec. O, proszę bardzo. Aha, tutaj się coś bada i można to aktywować. I to są takie jakby cztery żywioły czy coś. Trochę tak wygląda. Ojej, to teraz nie wiem, co trzeba zrobić najpierw. Tutaj na górze coś jest? O, może najpierw po prostu przekopmy sobie to, może to będzie coś cennego. No, drugi poziom archeologii zdobył, okej. Jakaś niezweryfikowana maska. No dobrze, weźmiemy maskę. A co to za ryba w ogóle? Pakuł czarnopłetwy. No dobrze. Wrzucimy sobie do akwarium. A czy pływanie w tym basenie coś ci daje? Jakąś emocję czy coś? Ale nie musiałeś zakrywać sobie nosa, bo nie masz co. Nie, nic ci nie daje. Może spróbuj przejść, teraz jak jesteś mokry, to może tym bardziej cię nie poparzy. A jolo. Przecież chyba nie umrzesz, co nie? A, okej. Okay. Fajnie, że akurat możesz umrzeć, bo możesz spłonąć. Pozdro. I to jeszcze będąc szkieletem, naprawdę. Kto ogniem wojuje, od ognia ginie. Co? To nie tak to leci. A, bo ty miałeś tę butelkę taką. No i będzie śmierdziało teraz kośćmi. No teraz tu jak do basenu wejdziesz, to już to nic nie zmieni. Okej.
O. Przezorny i ubezpieczony. Dobra, czyli przez to nie przejdziesz, bo to pewnie trzeba wyłączyć, pewnie trzeba coś tutaj ten zrobić. Złóż ofiarę glifowi drzewo. O Boże. Może słońce? Pojęcia nie mam w ogóle, co ja teraz robię w tej chwili. Jakby znał się na archeologii, to pewnie by wiedział, co trzeba zrobić. O, fajnie. Błąd aktywacji. Ała! Arkadiusz szukał sposobu na otwarcie wrót świątyni i niechcący uruchomił jej zabezpieczenia. Teraz jego szyi, w jego szyi tkwi zatruta strzałka. O! I teraz okropnie się czuję. No dobrze, to weź to. To nie ma znaczenia, w jakim tym to zrobię? Tylko w każdym mogę złożyć ofiarę wszystkiego? No dobrze, no to w takim razie... Chociaż może to i ma znaczenie. Dobra, to było za łatwe zdecydowanie. Okej. Czyli możemy sobie przejść teraz tutaj na dół. I tutaj są kolejne ogniki. Ale czy te ogniki to trzeba tam na górze załatwić, czy... Można gdzieś tutaj, chyba tam na górze trzeba załatwić. To może tutaj jednak nie iść. Tylko... O! Teraz nagle wie. Aha, i wszystko jest teraz bebe. Okej. Okay. Czyli żeby te drugie ognie... wyłączyć, to trzeba co zrobić. Dobra, weź sobie tutaj przekop. Matko bosko. Wróć do postaci Sima. O nie, już 12 godzin minęło. I jak osmalony był, tak jest cały czas. I musiałeś postnąć na Facebooku. Już nie jestem szkieletem. Już jestem znowu gruby. Co tutaj jeszcze można robić? Nie wiem, jak ugasić ten drugi ogień. Z tym coś można robić? Badaj pod kątem historii. Okej. Okay. I jeszcze to sobie przekop. Coś tam sobie pozbieraj, jakieś pamiątki. Ja to się chciałam przede wszystkim dostać na wyspę, ale widzę, że się nie dostanę. Znaczy, tutaj jest jeszcze brama, więc jak tamtego ognia nie możemy ten, to możemy przejść przez bramę po prostu i zobaczyć, gdzie nas poniesie. Dlaczego jesteś zielony na twarzy, Arek? Nie widać tak bardzo, jak jesteś taki ufajdany, ale jesteś zielony na twarzy i... I rozumiem, że to od tej strzałki, tak? Ej, w sumie to prawie się już przyzwyczaiłam do ciebie, będącego szkieletem. Jakoś mi tak dziwnie teraz. No i gdzie jestem teraz? No znajomo to miejsce wygląda. Jestem chyba blisko domu. To ja już nie wiem, jak to jest. To jakby każda brama prowadziła do losowego miejsca, chociaż w sumie wiem, że tak nie jest, więc... A, bo tutaj jest jeszcze nieodkryta, okej. Okay. Co nas dopadnie tym razem? Drapieżne pnącza. Arkadiusz spaceruje sobie radośnie po dżungli, kiedy nagle słyszy w pobliżu krzyki innego Sima. Nieźle, może mu się towarzystwo trochę podniesie. Pędem rzuca się w kierunku, z którego dochodzą wrzaski i natyka się na Sima atakowanego przez drapieżną roślinę. Czyżby krowokwiat? Co Sim powinien zrobić? Złap Sima i zwiewaj, wywołaj zamieszanie. Może wywołaj zamieszanie, to odwrócisz uwagę tej. Arkadiusz próbuje wyciągnąć z kieszeni coś, co mogłoby odwrócić uwagę rośliny. No, masz trochę w sumie przedmiotów teraz. Niestety chwila nieuwagi wystarczy, by wszystko wypadło mu z rąk. Spieszony zerka w kierunku rośliny i zauważa, że po drugim... Simie nie ma ani śladu. Po prostu świetnie. Drapieżna roślina wysuwa pędy. Teraz to Arkadiusz jest jej głównym celem. Arkadiusz bierze nogi za pas, ale podczas ucieczki spada mu na głowę gniazdo pająków. Świetnie. Podróż do omiskańskich łaźni królewskich. Okej. Okay. Ale już nie łażą po tobie, nie? To dobrze. Ale masz cały czas te zielone plamki piękne. Ale chociaż jesteś czysty. Jak to się stało, że jesteś czysty? No dobrze, i co tutaj słychać? Co tutaj jest? Coś tutaj jest? Można coś tu zrobić? Gdzieś pójść? A! Tu jest jakaś inna brama. Ta ścieżka jest zablokowana, nie można przez nią przejść. Może w trakcie następnego urlopu.
Nieźle. Ciekawe, od czego to zależy. I tamta brama, założę się, że prowadzi właśnie do tej tajemniczej wyspy. Bardzo możliwe. Czyli to nie jest takie proste, żeby się tam dostać. Okej, okay. Czyli jednak nie jestem chyba aż takim noobem. A tu nie możesz pływać? O, możesz pływać takim małym? Haha. Kończy się urlop. Pozostał jeden dzień twojego urlopu. No i bardzo dobrze, bo dzisiaj wieczorem powinniśmy już wrócić, bo Paula ma jutro urodziny, więc... Sam raz. Ale to, że już tak teraz? Czy do wieczora możemy zostać, jak to jest? Dobra, idź na razie do tego, bo Vivan tam siedzi już ileś czasu sam. Tak z ciekawości sobie kliknęłam na ducha myszy i on może autentycznie ją zaprosić na wspólny urlop. Okej. Okay. I Mateusza też? Co to za Chuck Norris? Dobra, po tych niesamowitych przygodach, no dla Vivana trochę mniejszych, pójdźcie sobie po prostu zrelaksować się przez te ostatnie godziny, może zjeść sobie coś regionalnego tutaj i pogadać sobie i w ogóle. Co tutaj macie dobrego do jedzenia? O Boże, same jakieś hiszpańskie nazwy. Tu jest coś zielonego, a tu mi nie chcą napisać, czy to jest wszystko bezpieczne dla wegetarian, bo halo, areczek, no nie. Dobra, ty jesteś miłośnikiem pikantnych rzeczy, więc weź sobie coś, co wygląda na pikantne. Albo to. To wygląda chyba bardziej na pikantne. A ty weź sobie coś, co jest bezpieczne dla wegetarian i znowu mi nie piszą. Ja nie wiem, jak tak można. To, co mówi o zieleni, to pewnie są jakieś warzywka. Tak by wychodziło chyba, nie? Najwyżej będzie ci bardzo smutno i będzie cię bolał brzuszek. W sumie bardzo podobne rzeczy wzięli, tylko... No, nie to samo. Nie jest chyba bezpieczne dla wegetarian. Nie masz żadnego nastrójnika? No jak nie, to nie. No okej. Okay. A ty co? O Boż, no tak. No jesteś na wakacjach w zupełnie jakimś innym otoczeniu i się wkurzasz, że są nieznajomi tutaj. I się nieufnie rozgląda. Dobra, wiecie co? W sumie jak dla mnie to wy możecie już wracać do domu. Tutaj już nic więcej do zrobienia nie ma. Mówiłam, że wszystko będzie zrobione, jak wrócą. Tutaj jest teraz pokój Arka, który ma swoje własne prywatne szachy, które zostały przeniesione z... domku przy basenie, który swoją drogą trochę poszerzyłam i zrobiłam już tutaj teraz taką legit siłownię. Tutaj jest teraz sypialnia Nikodema i Daniela, którzy mają swój osobny taki mały gabinecik i przy okazji też taki pokój muzyczny, można powiedzieć. Pokój Pauli jakoś bardzo się nie zmienił od tego, jak wyglądał, kiedy był jeszcze ich wspólnym pokojem, tylko po prostu poprzestawiałam meble i dodałam jej szafę i to tyle. Właściwie to łóżko najlepiej będzie wyglądać, jak będzie tu. Trochę może za blisko tego biurka, ale ładnie się komponuje tak z tymi zasłonkami. Jak będzie nastolatką, to i tak inaczej jej to zaaranżuje, bo nie potrzebuje tyle tych miśków. Ale na razie jeszcze się tym tak bardzo nie zajmowałam. No i właściwie to tyle. Arek jest nieswój po kuchni salwadoradyjskiej, bo to był obezwładniający smak. I Vivan to samo. Lokalna kuchnia okazała się nieco zbyt oryginalna. Vivan nie zdołał nawet skończyć całej porcji. Jak to nie? Przecież zjadł wszystko. Widziałam na własne oczy. W tym trzeba zasmakować. Vivan potrzebuje poszerzyć wiedzę o salwadoradyjskiej kulturze. I jak poszerzy wiedzę, to nagle będzie mu smakować? W jaki sposób to ma mieć sens? No dobrze, to będzie wszystko na dzisiaj. Nasi chłopcy podczas prac remontowych w domu wyruszyli w dżunglę i przeżyli przygodę swojego życia. Chyba szczególnie Arek, bo Vivan to tak dużo nie robił, a Arek, jak widać, jeszcze efekty. Przez parę rzeczy musiał przejść. Dosłownie. A Szarak stał się jeszcze bardziej Szarakiem, bo jest brudny. Więc tak jak powiedziałam, jak na moje granie, to i tak odniosłam całkiem niezły sukces w tej Salwadoradzie i jestem nawet całkiem zadowolona, że przeszliśmy przez wszystkie te bramy i w ogóle. Znaczy nie wszystkie, ale dużą część. No i dodatek w sumie, no fajny, znaczy pakiet, ale tak czy siak cieszę się, że kupiłam go w zestawie, a nie w pełnej cenie.
w pełnej cenie moim zdaniem się nie opłaca. Ale fajne widoczki, fajne papugi, fajne szkielety, a zwłaszcza szwagier. Jestem fanką naszego forfeitera. Nadal. Podtrzymuję. I tym pozytywnym akcentem dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, jakąś jaką nadzieję, że się ruszam. I widzimy się w następnym. Pa!